Demokracja! Nasz następny postulat mówi, że chcemy żyć w państwie, w którym nie ma ideologizowania nauki. Jest to nawiązanie bezpośrednio do reformy edukacji planowanej przez minister Zalewską, której chcemy jasno powiedzieć nie i na którą się nie zgadzamy. Przede wszystkim dlatego, że zawiera ona ideologizację różnych programów nauczania, między innymi dlatego, że wycofano z niej z programu biologii, wycofano teorię ewolucji z wymagań ogólnych. Następnie na skutek akcji Komitetu Biologii Środowiskowej Polskiej Akademii Nauk i internetowej akcji mailingowej ją przywrócono, ale nie przywrócono nauczania o globalnym ociepleniu. Poza tym różni eksperci z różnych jednostek zwracali uwagę na błędy w programie do języka polskiego, do WOS-u, do historii. Ponadto to, co wcześniej już padło, jest cała ta reforma edukacji jest naszym zdaniem pretekstem do tego, żeby obsadzać ludzi w szkołach i na różnych stanowiskach ludźmi popierającymi obecną partię rządzącą. Na marzec Związek Nauczycielstwa Polskiego, który nasz protest w skali ogólnopolskiej poparł, będzie zapowiada strajk i chciałbym zaapelować do Państwa, żebyście ten strajk poparli, jeżeli będą jakieś demonstracje planowane w związku z nim, żebyście Państwo na nie przyszli. Kontynuując, następny nasz postulat przedstawi Klaudia Laś z Uniwersytetu Adama Mickiewicza odnoszący się do ustawy o instytutach badawczych i do opłacalności prowadzenia badań naukowych w Polsce. Zapraszam. Brawo! Jakie stresy. Słychać mnie? Słychać mnie? Tak! Jak to działa? Działa? O! Działa! No to ja studiuję już właśnie mój trzeci kierunek. Wypowiadam się jako aktualna studentka pierwszego roku licencjackich, a już jestem tam starą babcią. No i cieszę się, że jestem na pierwszym roku, bo nie muszę myśleć o doktoracie, bo ich sytuacja w Polsce dziś wygląda co najmniej nieciekawie. Może wcale nie warto pracować nad swoją karierą naukową, skoro w myśl ostatniej nowelizacji w sprawie instytutów badawczych to minister będzie miał możliwość odwoływania i powoływania dyrektora bez udziału rady naukowej i rozpisania konkursu. Co więcej, ta osoba może już wcale nie być doktorem habilitowanym, tylko sam doktorem, co ci, którzy są w temacie, wiedzą, jak ogromna jest różnica. Poza tym może nie władać żadnym językiem obcym, co jest dziwne. Zmiana ustawy została podjęta w podejrzany, jeśli nie nielegalny sposób. Posiedzenie odbyło się w sali kolumnowej podczas tego ogromnego zamieszania w Sejmie, kiedy zablokowano mównicę. Nawet pomijając te okoliczności, sprzeciwiamy się wprowadzeniu tej ustawy. Uzależnianie instytucji od kadencji ministra doprowadzi do tego, że badania naukowe będą prowadzone pod dyktando rządu. Naukowcy już się obawiają odgórnej presji, bez względu na rodzaj ich aktywności, dziedzinę, w której działają. Nikt z nas nie wie, w jaki sposób nowelizacja tej ustawy ma sprawić, że poziom nauki w naszym kraju będzie wysoki. Wzmocniono nadzór polityki nad nauką, co dla nas jest po prostu indoktrynacją. Nie chce nam się wierzyć, że w XXI wieku powracamy do takich metod. Nie są czasy Galileusza, kiedy nie wolno mówić pewnych rzeczy. Dyskusję na temat uniwersytetów oraz finansowania badań trzeba przypomnieć rzecz najważniejszą, której raczej już teraz nikt nie pamięta. Celem uprawiania nauki jest dążenie do poznania prawdy.
Jak to przypomniał dawny rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Węgleński. I skoro pozyskiwanie funduszy publicznych na badania naukowe powinno być środkiem służącym poszukiwaniu tej prawdy, a nie celem uprawiania nauki samym w sobie, to sposób jej rozdzielenia musi być dostosowany do specyfiki poszczególnych nauk, ich metodologii, zasad warsztatowych i potrzeb. Humanistyka nie powinna być więc z tego powodu oceniana dokładnie takimi samymi metodami, jak na przykład nauki przyrodnicze albo matematyczne. W praktyce jednak najczęściej uprawia się naukę po to, aby pchać świat do przodu, odkrywać coś nowego, aby dało się to pomyślnie sprzedać. Takiemu sposobowi myślenia należy koniecznie przeciwstawiać nauki humanistyczne, takie jak na przykład filozofia, którą uznano za absolutnie oderwaną od rzeczywistości, nieprzydatną. Nieustannie jest to zatwierdzane, jakby za milczącą zgodą społeczeństwa wykształconego, którego część jest jednak duża. Mówi się, że jesteśmy jeszcze nie gotowi na system ekspercki. Równocześnie jednak system międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych, tak zwanego MISZ-u, który sama doświadczyłam, przeżyłam i tu stoję, jakby opiera się na wartościowych relacjach między uczniem a mistrzem. Rozwijanie swoich zdolności pod okiem wymarzonego tutora, przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności innym, realizacja własnych pomysłów badawczych, to właśnie nada prestiż naszym uczelniom, a nie liczba studentów. Teraz pieniądze idą za studentem. To co? Wiemy, co sądzimy o rządzie. Rząd nie zdaje egzaminu! 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 Co? Postulat czwarty dotyczący wolności zgromadzeń przedstawi Piotr Korsak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Poproszę do mikrofonu. Brawo! Brawo! Drogie studentki, drodzy studenci oraz wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszym proteście. Stoimy obecnie na Placu Wolności, jednak w przeszłości miewał on też inne nazwy. Bywał Placem Wilhelma, ku czci zaborcy, oraz Placem Napoleona. Dzisiaj zbieramy się tutaj, na Placu Wolności, żeby zaprotestować i wyrazić nasz niepokój i zadowolenie. Niezadowolenie, przepraszam. Ja nie jestem zadowolony. Chcemy żyć w państwie, w którym jest wolność zgromadzeń. Czym owa wolność jest, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Proszę, żebyście teraz się rozejrzeli dookoła, popatrzyli na stojące obok osoby, uśmiechnęli się do siebie wzajemnie. I to właśnie jest wolność zgromadzenia. Że możemy stać tutaj wszyscy razem, mimo mroźnej pogody i manifestować nasze poglądy. Że możemy krzyczeć, możemy milczeć, możemy skandować nasze hasła bez obaw o własne bezpieczeństwo. Że możemy czynnie uczestniczyć i w ten sposób tworzyć demokrację. I te właśnie wartości, a w zasadzie próby ich pogwałcenia, przyciągnęły nas wszystkich dzisiaj, 25 stycznia, na Plac Wolności. Obecnie rządzący planują nanieść do ustawy o zgromadzeniach poprawki, które godzą w same podstawy wartości demokratycznych. Przypominam te niechlubne propozycje i przypominam też, że dzięki takiemu oporowi organizowanemu w Sejmie i w innych miastach w całej Polsce z niektórych tych propozycji obecny rząd już się wycofał. Wszystko dzięki naszemu demokratycznemu oporowi. Jedna z tych propozycji to udzielenie Kościołowi i związkom wyznaniowym specjalnych przywilejów w wyborze miejsca i czasu przed innymi zgromadzeniami, możliwość ustalenia terminów manifestacji cyklicznych oraz 14-dniowe vacatio legis, które uniemożliwiałoby nam zgromadzenie się tutaj, ponieważ nie mielibyśmy na to zwyczajnie czasu. Te poprawki pozwalają wątpić w intencje obecnie rządzących. W niespotykany dotąd sposób pokrywają się z roszczeniami grup z otoczenia Kościoła
i szczególnych grup interesów. Jeśli zgłoszona zostanie taka 3-letnia blokada określonego miejsca, to żadna inna grupa obywateli nie będzie miała prawa organizować tam demonstracji. Wolność, równość, demokracja! 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 Zanim przejdziemy do następnego omówienia, następnego postulatu, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Tutaj widzę transparent student specjalnej troski. Zakładam, że jest to nawiązanie do tego, co powiedział Jarosław Kaczyński jakiś czas temu, to znaczy protestujących przeciwko temu, co robi PiS, nazwał ludźmi specjalnej troski. Nasze postulaty nie zawierają tego, ale to trzeba podkreślić, że nasz protest jest także sprzeciwem wobec czynienia obelgi z bycia niepełnosprawnym i taka mowa ze strony właściwie naczelnika naszego kraju w tej chwili jest skandaliczna, jest prymitywna, zwłaszcza po rozwoju medycyny w XX wieku i się na nią nie zgadzamy. Mam nadzieję, że w przyszłości tego typu sytuacje nie będą się powtarzać i o to apelujemy do Jarosława Kaczyńskiego. A teraz nasz postulat piąty dotyczący mediów przedstawi Agnieszka Zawisza z Wydziału Historycznego UAM. O! Drodzy zgromadzeni, obecna Telewizja Polska właściwie ma dwie zasady, które czynnie niestety praktykuje, które fatalnie świadczą o jej obecnym stanie. Pierwsza. Kłamstwo 1000 razy powtarzane staje się prawdą, a jej autorem jest Józef Goebbels. Brawo! I jeszcze jest druga, nie wiem czy nie jest jeszcze gorsza, ponieważ jej autorem jest prezes TVP Jacek Kurski. Ciemny lud wszystko kupi! Ale to nie jest prawda, tak nie będzie! Jakie są wobec tego metody stosowane w obecnym TVP? Zmanipulowane materiały, zdania wycięte z kontekstu, przeinaczanie wypowiedzi, dyskredytowanie ludzi i długofalowe kampanie oczerniające. Sami widzicie, jak strasznie można zmuszać ludzi z błotem, jak bardzo zdyskredytowano Lecha Wałęsę czy prezesa TK Andrzeja Rzepińskiego. Dalej co robi TVP? Używa fałszywych statystyk albo statystyk nie mających jakiegokolwiek oparcia w rzeczywistości, pochodzących z niepewnych źródeł. Nie tak dawno temu TVP użyła statystyki z Twittera. To jest obraz mediów narodowych. Jaka była ta statystyka? Chodziło o to, kto zasługuje na większy szacunek. 98% respondentów odpowiedziało za kotem prezesa. 2% za Schetyną, a 0 za Petru i Kijowskim. To jest rzetelna telewizja? Hańba! 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 Telewizja została całkiem zawłaszczona i upolityczniona. Stała się tubą propagandową jedynej słusznej opcji. Stosunek do PiS i do prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest wręcz bałwochwalczy. I tylko oni mają monopol na prawdę. Gdzie jest nadal TVP? Funkcjonuje metoda na dziadka Wehrmachtu, tyle że teraz dziadkowie są z PZPR, są z tajnych służb i agentów bezpieki. Szanowna publiczności, ta telewizja ma manię prześladowczą, wszędzie widzi spiski. Wszędzie są wrogowie ludu. W parlamencie, w sądach i trybunałach, w firmach, na uczelniach, w Unii Europejskiej doktryna wroga stała się podstawą tożsamości. A co trzeba zrobić z wrogiem? Wrogów się niszczy na wszelkie możliwe sposoby. I tak funkcjonuje Telewizja Polska. Media dalej kontynuują wojnę polsko-polską. I zwolennicy, to znaczy PiS, to są dobrzy i szlachetni według tejże telewizji, a reszta to są zdrajcy i wrogowie. PiS tak naprawdę w telewizji stworzyło alternatywną rzeczywistość. Żyjemy w medialnym matriksie. Mamy dość medialnego matriksu.
Teraz, panie Kurski, stop propagandzie! Mówimy stop propagandzie! 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 Tak a propos propagandy, dwa przykłady z ostatniego czasu. Na pewno państwo widzieli ten pseudofilm Pucz. Wmawia się nam, że miała być próba zbrojnego przejęcia z władzy z dwulotkami razem ze wsparciem Donalda Tuska i interwencją zbrojną z państw Unii Europejskiej. To jest pic na wodę i fotomontaż. Wmawia się to nam od ponad miesiąca. A tak swoją drogą ten film obnażył dramatyczne braki w warsztacie dziennikarskim. Co to był za montaż? Co to było za użycie logiki? Tam nie było żadnej logiki. Proszę państwa, gimnazjalista wstydziłby się użycia takiego filmu na zaliczenie. Gimnazjalista. Brawo! Mało tego, nasz protest zostaje oczerniony i